Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 82. spotkaniu. Czas z Marią Bukardy, czyli ze mną, w środę, dzień Merkurego, czyli naturalnie inspiracja, motywacja i komunikacja. Aktualnie mamy księżyc rosnący, czyli krok po kroku energie wszechświata są coraz mocniejsze, coraz silniejsze, aby coś przyciągnąć do Twojego życia, coś zmaterializować. Czyli idealny czas, by pracować z afirmacjami, wizualizacjami, wszystkimi rytuałami z moich książek, aby coś osiągnąć, by Twoje marzenia i Twoje pragnienia stały się rzeczywistością. Idealny moment, dokładnie teraz. 12 listopada mamy pełnię księżyca i nasz kolejny rytuał dla Matki Ziemi, pełnia bobra. A już wiesz, że bóbr jako zwierzę mocy ma niesamowite znaczenie. Jest symbolem kreatywności. Coś kreować, coś tworzyć. Tak właśnie tworzyć Twoją idealną wizję życia, którą prześlesz dla mnie do rytuału Jule, czyli Święta Światła 21 grudnia, jeżeli bierzesz udział w tym rytuale, czyli jak ma wyglądać Twoja idealna wizja życia na rok 2020. A zwróć na to uwagę, że mamy wówczas 2 razy 20. 2020, czyli 2020. Bardzo wyjątkowy czas. Dlatego wykorzystaj dokładnie ten moment i całe te kolejne miesiące, aż do Święta Światła, aby bardzo intensywnie pracować nad stworzeniem Twojej idealnej wizji życia na ten nowy rok. I tutaj nie chodzi o to, by dużo pracować, stresować się, nie spać po nocach. Wręcz przeciwnie, więcej pracować energetycznie, więcej pracować poprzez wyobrażenia, poprzez fantazję, poprzez tworzenie obrazów, które chcesz, by stały się rzeczywistością. I to jest również bardzo wyjątkowy czas, bo zwróć na to uwagę, że nadal mamy serię naszych 80. spotkań i 80. ceremonii. A Ty wiesz, co to oznacza? Ty wiesz, co oznacza 8 jako ta podstawowa cyfra, która nadaje ton całej tej serii 80. spotkań i 80. ceremonii. 8 jako również symbol kreatywności, tego morza nieograniczonych możliwości, by tworzyć to, co piękne, co pozytywne. To taka energia bardzo kobieca, rodzenia czegoś, czyli nadajesz czemuś życie, nadajesz czemuś tą formę materialną. I to niezależnie od tego, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, bo te dwie części są w nas, niezależnie od płci tego ciała, tego pojazdu materialnego, które wybraliśmy do tego życia tutaj i teraz. W Tobie są obie te energie, i męska strona, i żeńska strona, i razem tworzą harmonię. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w ciele kobiety, to te funkcje tego ciała, czyli materialnie bardziej ta energia żeńska jest wokół nas i wszystko to, co robimy, ma tą energię, tą pieczątkę, jak gdyby tej żeńskości. Gdy jesteśmy mężczyzną, to ma to pieczątkę męskości, czyli to ma również bardzo duże znaczenie. Dlaczego Twoja dusza dokładnie teraz, do tej inkarnacji, wybrała ciało kobiety albo wybrała ciało mężczyzny? I tutaj nie chodzi tylko o rozród, czyli powołanie do życia potomstwa, ale takim potomstwem, takim dzieckiem może być wszystko. Każde dzieło, które tworzysz, może być Twoim dzieckiem. Każda rzecz, którą powołasz do życia, może być Twoim dzieckiem. I do tego zawsze wykorzystujesz i te elementy męskie, i te elementy żeńskie, ale jeżeli tworzysz to w materii, to oczywiście ma to więcej tej energii, która jest w Twoim pojeździe, czyli w Twoim ciele. To, że Twoja dusza wybrała sobie ten wygląd, to ciało kobiety lub mężczyzny, ten czas inkarnacji tutaj i teraz, ma wszystko niesamowicie ważne znaczenie. Również to, w jakim kraju się rodzimy, a później może emigrujemy do jakiego miejsca,
to wszystko ma bardzo duże znaczenie. Zwróć na to uwagę, by popatrzeć na wszystko jakby z góry i stworzyć, kreować tą nową wizję życia na rok 2020, uwzględniając wszystkie te aspekty. Czyli do 12 listopada, czyli do pełni Bobra, ale później również do kolejnej pełni, jest to ten czas bardzo intensywnej kreacji. I możesz oczywiście siedzieć w fotelu, leżeć na sofie, czy odpoczywać, czy spacerować po lesie, ale pracować energetycznie. Czyli nie musisz konkretnie działać, konkretnie czegoś w materii robić, fizycznie czegoś robić, by ten czas wykorzystać, tylko bardziej wykorzystać to na działania poprzez myśli, bo to twoje myśli z dzisiaj tworzą twoje jutro. Ale to ma również bardzo ważne przesłanie i dlatego dzisiaj nasze 82. spotkanie ma tą symbolikę numerologiczną. Mamy tu 8 i mamy 2. I to połączenie jest bardzo żeńskie. To połączenie ma bardzo taką kobiecą wręcz energię oddania, takiej opiekuńczości, takich działań społecznych. I ma również tą stronę niebezpieczną. Dlatego, jeżeli może jeszcze dodatkowo jesteś kobietą tutaj i teraz, zwróć na to uwagę, czy twoja idealna wizja życia nie jest za bardzo skierowana na oddanie siebie dla innych. I warto również sprawdzać tak co jakiś czas, czy wystarczająco dużo czasu przeznaczasz dla siebie, na twój własny rozwój, na twoje ciało, na twoje energię, na twoje marzenia, na twoje pragnienia, czy też za dużo oddajesz siebie dla innych, na przykład opiekując się dziećmi, opiekując się rodzicami, czy angażując się w jakieś działania społeczne, czy na przykład w formie terapeuty czy terapeutki angażujesz się tak dużo dla twoich klientów, że zapominasz o sobie. To jest ta ciemna strona. Jak wiesz, wszystko ma tą stronę światła i stronę cienia. I tą ciemną stroną 82 jest właśnie zbytnie życie dla innych, zbytnie oddawanie siebie dla innych, czy angażowanie się w sprawy, które tak naprawdę z tobą mają malutko wspólnego. Również tą ciemną stroną 82 będzie życie w świecie fantazji. Jak to rozumieć? Masz twoje marzenia, masz twoje pragnienia, ale twoje myśli, twoje słowa płyną w zupełnie innym kierunku. Czyli na przykładzie chcesz zmienić miejsce zamieszkania, chcesz wyjechać na przykład i zamieszkać gdzieś nad morzem czy nad oceanem i to jest twoje marzenie, to jest twoje pragnienie, ale w ciągu dnia cały czas denerwujesz się, stresujesz, rozmawiasz z różnymi ludźmi, koncentrujesz się na problemach twojego życia codziennego i te wszystkie energie płyną w kierunku problemu, stresu, aktualnej sytuacji politycznej, aktualnej sytuacji społecznej. A gdzie są te myśli, które powinny stworzyć ten wyjazd i zamieszkanie nad brzegiem oceanu? Ile jest takich myśli, a ile jest myśli zaangażowanych w coś zupełnie innego? Czyli zwróć na to uwagę, że może dokładnie teraz jest to dla ciebie przesłanie lub w momencie, gdy jakieś energie skierują cię znowu do cyfry 82, to wrócisz wtedy do tego naszego spotkania i do naszej jutrzejszej 82. ceremonii i na pewno tam znajdziesz wskazówki do twojej aktualnej sytuacji życiowej. Czyli czy nie za bardzo żyjesz w świecie fantazji, że tego bym chciała, tego bym pragnął, tego bym pragnęła, a w rzeczywistości cała twoja energia płynie w zupełnie innym kierunku. I to jest bardzo duże niebezpieczeństwo i na pewno znasz to z twojego otoczenia. Ile na przykład kobiet w twoim otoczeniu czyta romanse? Takie książeczki, które kiedyś miały serię harlekinów, gdzie przedstawiane było życie jakichś osób, zawsze z taką nutą erotyzmu czy miłości. Ile osób, ile kobiet wśród twoich znajomych, wśród twoich przyjaciół ma gdzieś na półce takie książki? Może sama czy sam należysz do takich osób, które
w taką literaturę inwestują swoją energię. Dlaczego tak jest? Inwestujemy energię w coś takiego, bo podświadomie mamy taką potrzebę, by również przeżyć coś takiego erotycznego, takiego nacechowanego miłością, takim zaskoczeniem, czyli taką nutą romantyzmu. I w rzeczywistości, czytając takie książki, w tym nie ma nic złego, bo przecież to, co nas interesuje w danym momencie, zawsze ma jakiś wyższy cel. Ale może zdarzyć się tak, że popadniemy w skrajność i będziemy cały czas czytać te książki, a nasz własny związek z ukochaną osobą będzie wyglądał tragicznie. I te książki będą wzmacniać tą tragiczność i tą negatywną energię w naszym związku, bo tutaj czytamy na przykład jako kobieta o przystojnym mężczyźnie, która ma piękną klatkę piersiową, który jest symbolem sukcesu, który wie jak się zachować i teraz patrzymy na naszego partnera i widzimy kogoś, kto ma brzuszek, ktoś, kto nie za bardzo o siebie dba, ktoś, kto może nie ma aż takiego sukcesu, czyli ta literatura coś w nas powoduje, że zamiast pomóc naszej drugiej połowie w tym jego własnym rozwoju, tylko widzimy tę osobę w jeszcze bardziej negatywnym świetle. No i co się dzieje w tym momencie? Jeżeli wiesz, jak działa magia, jestem pewna, że wiesz, dlatego spotykasz się ze mną na naszych spotkaniach. Wizualizujesz twojego partnera czy partnerkę w negatywny sposób i wzmacniasz to. Czyli zamiast wyobrażać sobie, że twój partner czy twoja partnerka dba o siebie, dba o swoje zdrowie, o swoje ciało, o to, kim jest, o swoją kulturę, o swój sposób bycia i w ten sposób pomagasz wzrastać tej osobie i twój związek zaczyna być jeszcze piękniejszy niż w takim harlekinie, to ty wyobrażasz sobie w porównaniu z tą osobą z książki, że ten partner czy partnerka jest zaniedbana, źle wygląda, źle się odżywia, nie dba o siebie, czyli jej wartość zaczyna spadać. I w rzeczywistości ta osoba rzeczywiście jeszcze mniej dba o siebie, o swoją dietę, o swoje zachowanie i ten kontrast jest coraz większy, czyli automatycznie żyjesz w świecie fantazji, tego byś chciała, tego byś pragnął, a tutaj masz taką rzeczywistość. I to jest przestroga energii 82. Jeżeli tak się dzieje w twoim życiu, w jakiejkolwiek dziedzinie, nie tylko związku, ale może oglądasz czy seriale, czy jakieś filmy, gdzie ktoś osiąga sukcesy i patrzysz w tym kierunku, a widzisz, że twoje życie wygląda inaczej i pojawia się taki dyskomfort wewnętrzny, to może zdarzyć się tak, że będziesz uciekać w ten świat fantazji i to życie będzie wyglądało coraz gorzej, czyli będzie coraz bardziej szare, bure i ponure. Dlatego, jeżeli siła wyższa skieruje Cię do tego spotkania 82, to popatrz na Twoje życie, czy masz Twoją wizję, masz Twoje cele, masz Twoje marzenia, masz Twoje pragnienia i czy idziesz w tym kierunku. Czy Twoje myśli płyną w tym kierunku, by to zrealizować, czy też może żyjesz w świecie fantazji, pod tytułem tego bym chciała, tego bym pragnął, no ale moje życie wygląda inaczej. Jeżeli tak jest, to wiesz, że to ty masz pełną odpowiedzialność za to, jak wygląda twoje życie i w każdym momencie może być ten właściwy czas na zakończenie tego starego i na nowy początek. I niech to będzie dzisiejszą inspiracją i motywacją dla ciebie. Jeżeli coś w twoim życiu jest inne niż tego pragniesz, to najwyższy czas, aby całą Twoją energię, wszystkie Twoje myśli, wszystkie Twoje wibracje skierować w tym kierunku, jak chcesz, by to wyglądało. Czym częściej będziesz to czuć, że to już masz, że to już osiągnęłaś, osiągnąłeś, to szybciej stanie się to rzeczywistością. I tutaj bardzo proszę, wróć do naszej jednej ze starszych ceremonii, z tymiankowych wzgórz, gdzie dokładnie dałam Ci wskazówki, jak materializować szczęście, radość, spełnienie, sukces, bogactwo czy obfitość w Twoim życiu. Jak dokładnie te kroki powinny wyglądać. Jutro jednak nasza 82. ceremonia, a temat jest niesamowity.
Bardzo proszę, sprawdź, czy Twój dostęp jest jeszcze aktywny w Twoim miejscu mocy. Po lewej stronie masz Twój aktualny plan dostępu. Tam jest plan bezpłatny, ale do ceremonii potrzebujesz dostęp na tydzień, miesiąc lub na rok. Czyli albo miedziany, albo srebrny, albo złoty. Zawsze możesz go zmienić. Możesz najpierw wypróbować ten malutki, miedziany, a potem zmienić na inny, na srebrny czy na złoty, albo od razu wystartujesz od złotego planu, jak wiele osób, bo ma on oczywiście więcej korzyści. Czym wyższy plan, to większe korzyści. Sprawdź, czy Twój dostęp, jeżeli masz dostęp płatny, jest jeszcze aktywny, bo jeżeli jest to dostęp na tydzień, to może zdarzyć się tak, że już się zakończył, a jutro rozpocznie się ceremonia i nie będziesz w stanie jej otworzyć, bo Twój dostęp musi być aktywny, aby wziąć w niej udział lub by zobaczyć te archiwalne nagrania. Czyli tam masz zawsze plan, jak on się nazywa, kiedy się zaczyna i kiedy się kończy. Zadbaj o to, aby już dzisiaj ten plan przedłużyć, jeżeli jest to dostęp na przykład na tydzień czy na miesiąc, może zdarzyć się tak, że już się zakończył. Oczywiście możesz przedłużyć ten plan w ostatniej chwili. Wiele osób tak robi, że zapomina i dopiero widzą, że nie mają dostępu do ceremonii, ale wówczas musisz wybrać płatność kartą czy płatność przez PayPal, bo jeżeli wybierzesz przelew, to ten przelew potrzebuje czy dzień, czy dwa, czy trzy, wiesz, jak banki pracują w tej chwili. I może zdarzyć się tak, że w tej konkretnej ceremonii weźmiesz udział z opóźnieniem. A tak jak już powtarzałam i powtarzam to za każdym razem, najważniejsze jest, by wziąć udział dokładnie w tym momencie. Dokładnie teraz, gdy rozpoczyna się ceremonia, gdy jestem z Tobą, gdy te wszystkie energie wszechświata wspierają nas w czasie tej transmisji. To jest bardzo ważne. Oczywiście można obejrzeć ceremonię później, czy wrócić do niej, ale ten moment, gdy dokładnie w tym momencie startuje transmisja, gdy jesteśmy razem, ma po prostu dużo większą energię, dużo większą wibrację. Dlatego warto być na czas. W tym momencie ten czas jest troszeczkę przesunięty. Zawsze spotykamy się o godzinie 20:20. Mam nadzieję, że nie jest to jakiś moment, gdzie odbywają się jakieś ważne rzeczy w telewizji, czy w Twoim życiu, czy dokładnie w tym momencie są wyświetlane seriale. Mam nadzieję, że jest to taki czas, który pasuje największej ilości osób z nas, bo oczywiście, jak wiesz, w naszej wspólnocie, nazwijmy to tak, czyli taka wspólnota ludzi, którzy mają te same zainteresowania, podobne wibracje, ale nie jesteśmy czymś zobowiązani, prawda? Czyli spotykamy się, bo tego chcemy, bo tego pragniemy, bo nas to uskrzydla, ale nie mamy obowiązku się spotkać, czy jakiegoś przymusu, czy jakichś innych negatywnych rzeczy. Że w naszej wspólnocie, ją tak nazywam, chociaż nie jest ona jakimś formalną wspólnotą, prawda, gdzie oddajemy jakieś nasze podpisy, w naszej wspólnocie jest bardzo dużo osób z Polski, mniej więcej 70%, ale 30% jest ludzi rozrzuconych po całym świecie i to w bardzo różnych krajach. Ja wiem, że przesunięcie czasu jest czasami tą trudnością, aby dokładnie w tym momencie wziąć udział w ceremonii, ale no nie ma innej możliwości, nie ma takiego czasu, który mogłabym wybrać, aby pasował dla wszystkich. Dlatego aktualnie jest to godzina 20:20 czasu polskiego i no w niektórych krajach jest to na przykład 4 rano. Wiem, rozumiem to i wtedy weź udział w tej ceremonii jak najszybciej. Czyli jeżeli nie bierzesz udziału dokładnie w tym momencie, to postaraj się przynajmniej w kolejnym dniu tą ceremonię do tej transmisji wrócić i ją zobaczyć i odsłuchać, bo ta energia jest tak bardzo wysoka w momencie transmisji, a potem utrzymuje się przez jakiś czas i potem troszeczkę spada i tam pozostaje tam na takim poziomie tych 80% już do końca. Ale najwyższa jest w momencie transmisji 100% i później tego kolejnego dnia 90%, aż spada do tego poziomu 80% i ten poziom 80% zostaje już na zawsze. O czym chciałabym dzisiaj jeszcze z Tobą porozmawiać? Jutro nasza 82. ceremonia ma bardzo wyjątkowy temat. Temat, który dokładnie dotyczy marzeń i pragnień, Twoich marzeń i Twoich pragnień. Czy te
plany, czy te cele na ten nowy rok 2020 są naprawdę Twoje, czy też wynikają z ogólnie przyjętej normy bycia człowiekiem sukcesu, czy osoby, która coś osiągnęła w życiu? To jest bardzo ważny temat, bo często jest tak, że naszym marzeniem, naszym pragnieniem jest coś, co zupełnie nie ma z nami nic wspólnego. I jeżeli realizujemy takie obce marzenia, obce pragnienia, to możemy je zrealizować oczywiście jak wszystko, czego tylko pragniemy. Jeżeli włożymy w to odpowiednią ilość energii i działań, to wszystko jest możliwe, ale może zdarzyć się tak, że osiągniesz to marzenie, to pragnienie, ale nie da ci ono szczęścia, nie da ci ono spełnienia, nie da ci takiego odczucia radości, że jesteś tutaj i teraz w tym właściwym momencie. Czyli na jutrzejszej ceremonii takim pierwszym etapem będzie zdać sobie sprawę z tego, czy Twoje marzenia, czy Twoje pragnienia są naprawdę Twoje. A następnie będziemy mówić o wyścigu szczurów, czyli o tym, gdy podążamy tak zwaną autostradą do realizacji marzeń i do realizacji pragnień, co to oznacza, czyli wyścig szczurów, gdzie musimy się stresować, gdzie musimy innych wyprzedzać, gdzie musimy być zawsze lepsi niż inne osoby i zawsze musimy jechać szybciej. I co to oznacza zjechać z autostrady na Twoją własną drogę? W realizacji Twoich własnych celów, gdzie te wszystkie negatywne emocje nie mają miejsca, czyli nie ma tam ani stresu, ani strachu, ani obaw i każdy etap jest piękny, czyli gdzie droga staje się celem. Nie tylko osiągnięcie Twoich marzeń, Twoich pragnień, ale również każdy dzień, gdy idziesz w tym kierunku. Bo jeżeli podążamy autostradą, to pragniemy tylko osiągnąć cel, a jeżeli mamy swoją własną drogę, swój własny rytm, to mamy zupełnie inną jakość życia i działania. I o tym będziemy mówić jutro na naszej 82. ceremonii. Oczywiście będzie to spotkanie jak zwykle w większości energetyczne, gdzie siły wszechświata będą Cię wspierać na tym popatrzeniu z góry na Twoje życie, na podjęciu właściwych decyzji, na wybranie odpowiednich celów, odpowiednich marzeń. Dokładnie w tym momencie jest to bardzo ważne, prawda? A następnie całe to przesłanie energetyczne, aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z miejscem mocy. Jutro spotykamy się również w magicznej oazie. Będzie takim ukoronowaniem całego naszego cyklu, ponieważ od przyszłego tygodnia przez kolejny czas będziemy spotykać się w innych miejscach mocy, ponieważ siła wyższa znów wysyła mnie w podróż. I teraz chciałabym powiedzieć jeszcze o czymś, co uważam za bardzo, bardzo ważne. Jak wiesz, w ostatnim czasie byłam w Szwajcarii, byłam oczywiście w Słowenii i cała taka podróż przez Europę, ale miało to swój wyższy cel. Już od wielu lat wiesz, że moją taką niesamowitą wizją i aktywnością było stworzyć coś, co przetrwa przez wieki, co przetrwa przez stulecia, co będzie chronić oazy natury, które stworzyliśmy razem i które będziemy tworzyć w przyszłości. Czyli by nie wydarzyło się coś takiego jak na przykład w Polsce, bo jeżeli jakaś oaza natury uzyskałaby status na przykład Parku Narodowego, to wiesz, jak to w tym momencie wygląda, że jeżeli jakiś minister wydaje jakąś decyzję, to można wyciąć na przykład wszystkie stare drzewa w takim parku. I bardzo, bardzo długo szukałam rozwiązania i pierwszy etap tego rozwiązania został ukoronowany. Powstało stowarzyszenie z siedzibą w Szwajcarii, w bardzo wyjątkowym kantonie, z odpowiednim prawem i odpowiednią organizacją, którego jestem prezydentem i które obejmuje w tym momencie magiczną oazę oraz wszystkie inne oazy, które powstaną w przyszłości. Ale to jest tylko pierwszy etap. Kolejny, jeszcze dwa etapy przed nami, jednak już dokładnie w tym momencie to stowarzyszenie powstało, ma ono formę materialną, ma ono formę normalną, taką jak powinno mieć. Stowarzyszenie to ma bardzo solidny fundament, bardzo mocne prawo i będzie chronić oazy natury przez wiele, wiele lat. Jak wiesz, Szwajcaria jest bardzo specyficznym krajem, krajem również takim, który
przez wiele stuleci był neutralny i autonomiczny. Nawet jeżeli były w Europie wojny, powstania, rewolucje, to tego kraju to nie dotyczyło. Szwajcaria ma również bardzo specyficzne prawo, ale także przez cały czas mojego pobytu w tym kraju zauważyłam coś, co myślę, że jeżeli przejeżdżasz przez Szwajcarię albo mieszkasz w Szwajcarii, możesz to potwierdzić, że w tym kraju nie spryskuje się nieba, czyli chemtrail. To jest kraj, który jako chyba jedyny kraj w Europie ma czyste niebo, a wszystkie samoloty, które biorą udział w tym procederze tutaj na ziemi, przelatują na przykład do granicy z Włochami, następnie wyłączają spryskiwacz, zawracają i spryskują dalej z powrotem. To samo ma miejsce na granicy z Niemcami, to samo ma miejsce na granicy z Francją. Samolot dolatuje do granicy, wyłącza spryskiwacz, na terytorium Szwajcarii tylko zawraca i znów w tym innym kraju spryskuje niebo. Zwróć na to uwagę, czy nie jest to coś niesamowitego, jak ten kraj przez tyle stuleci był autonomiczny i również w takich rzeczach, w takich projektach tą autonomię utrzymuje. Dlatego to Szwajcarię wybrałam jako pierwszy etap naszej podróży ochrony magicznych oaz i innych oaz natury, ale to jest dopiero pierwszy krok. Czyli już w tym momencie możesz wspierać stowarzyszenie, możesz wysyłać datki na posadzenie drzewa na nowym obszarze, który dokładnie w tym momencie powstaje, nowa oaza natury, i tak krok po kroku idziemy dalej. To stowarzyszenie ma bardzo szerokie spektrum działania, czyli będzie obejmować wszystkich ludzi. Nie tylko ludzi, którzy zajmują się duchowością, którzy interesują się tym, co piękne, tym, co pozytywne, tym, co nas uskrzydla, nazwijmy to tak, ale każdą inną osobę, która kupuje książki, które powstają z drzewa, która używa papieru, papier również powstaje z drzewa, tak jak papier, na którym drukujemy książki, ale również będzie to całe spektrum działań, na przykład redukcji plastiku, redukcji ogólnie konsumpcji, redukcji użycia. Czyli tutaj chodzi przede wszystkim o to, aby przestać teoretyzować, aby przestać się zamartwiać, jaka jest aktualnie sytuacja na Ziemi, tylko chodzi o to, by coś zrobić, fizycznie coś zrobić. Każda książka, którą kupuję, sadzę drzewo. Każdy papier, którego używam do drukarki, do kopiowania, sadzę drzewo. I w ten sposób możemy coś zmienić tutaj na Ziemi. Nie rozmyślając o zmianie klimatu, nie teoretyzując na ten temat, jak to wszystko aktualnie wygląda, tylko robiąc coś fizycznie. I to stowarzyszenie ma przede wszystkim nie tylko ten cel, aby tworzyć oazy wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, czyli odkupić teren, czy wydzierżawić teren, objąć go swoim patronatem i zabezpieczyć, a następnie posadzić drzewa czy stworzyć ekosystemy, ale to stowarzyszenie ma również bardzo ważne znaczenie, aby inspirować i motywować innych ludzi, wszystkich ludzi dookoła nas, by sami również mogli coś zrobić. Bo przecież taką mini oazę natury można już stworzyć na malutkim obszarze, we własnym ogródku. Można posadzić drzewo gdzieś, zupełnie na obcym obszarze. Prawda? I to jest naszym celem. To jest ta energia, która spływa z wszechświata i gdzie każdy z nas może coś zrobić. Czyli onosemina.org jest to nasze stowarzyszenie i w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach będzie się rozwijać, będzie się rozszerzać, ale również będzie miało jeszcze kolejne etapy zabezpieczenia, tak by żadne rządy państw nie mogły wydać decyzji o zniszczeniu takiej oazy, tylko ta oaza pozostaje na wieki dla naszych potomnych, dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Czy nie jest to piękne przesłanie? I w tym miejscu z całego serca dziękuję Sile Wyższej, że dała mi wskazówki, dała mi dokładnie te wszystkie punkty, jakie mam wykonać, aby tak zabezpieczyć te obszary, by nikt nie mógł tam swojej ręki włożyć. Jednocześnie chciałabym z całego serca podziękować
za każdą pomoc, za każde wsparcie, za każdy datek, za każde posadzone drzewo, za każde nasionka, za wszystkie cebulki, za wszystkie paczuszki, które przez te wszystkie lata wysyłaliście do mnie, tutaj do magicznej oazy. Dzięki niej ona mogła rozrosnąć się i stać się taką piękną, niesamowitą oazą natury, jako ten punkt akupunktury tutaj na ziemi. I teraz idziemy dalej, krok po kroku. Nie zostajemy w tym jednym miejscu, tylko rozszerzamy się we wszystkich kierunkach. Nasze dzisiejsze spotkanie chciałabym zakończyć przeczytaniem kilku listów, a właściwie komentarzy, które pojawiły się pod naszą ostatnią, 81. ceremonią. I dlaczego chciałabym je przeczytać? Bo są one tak bardzo związane z tą energią osiemdziesiątki, czyli tego cyklu naszych spotkań. Są takie wyjątkowe. Właściwie każdy komentarz jest wyjątkowy i powinnam przeczytać każdy z nich. Każdy jest jeden, jedyny i niepowtarzalny, jak i każda osoba, która pisze ten komentarz, jest jedna, jedyna i niepowtarzalna. Mimo tego, że nadal bardzo mało osób z Was pisze komentarze, zawsze się zastanawiam, dlaczego. Dlaczego tylko pewne osoby piszą, a większość milczy albo wysyła te listy do mnie przez chat, albo wysyła je przez e-mail, bo przecież jest to takie piękne, że gdy spotykamy się na naszych spotkaniach i później wymieniamy komentarze, to widzimy, jak ta inna osoba czuje, co jej się podobało, co jej się nie podobało, co ją poruszyło, a co jej nie poruszyło. Czy nie jest to piękne doświadczenie? Dlatego dzisiejszą inspiracją i motywacją jest pisz komentarze. Pisz komentarze, bo możesz je napisać zupełnie anonimowo, a jednak mogą one komuś pomóc. Ktoś przeczyta ten komentarz, coś się w nim poruszy, coś się w nim zmieni. Dostanie tej motywacji, inspiracji, by coś zrobić. Przecież dlatego spotykamy się razem, by się wzajemnie inspirować, motywować, bo zmieniasz coś w tobie, zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś wokół nas, zmieniamy coś na ziemi i we wszechświecie, prawda? Więc najwyższy czas, aby rozpocząć od takiego malutkiego gestu jak komentarz, chociażby serduszko, pod wpisem, pod filmem, pod czymkolwiek, aby wysłać coś z siebie, dać coś z siebie, pokazać, co czujesz. A kolejny krok? Posadzenie drzewa, przesłanie darowizny, wsparcie tej niezwykłej działalności, która już jest tak dużo tej działalności za nami, bo tak jak powstała magiczna oaza, jak każda tutaj istotka została przeze mnie posadzona własnoręcznie i w tym momencie rozkwita w swojej całej okazałości, tak, to wszystko mamy za nami, prawda? Te wszystkie już akcje, by to stworzyć i idziemy dalej. I to jest taka piękna inspiracja i motywacja, że na takim obszarze jak magiczna oaza, która była całkowicie zrównana z ziemią po pożarze lasu, tu było wszystko czarne i jeszcze te monumenty są tutaj widoczne. Specjalnie zostawiliśmy takie pnie wypalonych drzew, czarne, zwęglone, aby było widać tą przemianę, tą transformację. I cała ta energia, która wpłynęła tutaj, aby przemienić to miejsce, przetransformować, pokazuje Ci, że możemy bardzo dużo. I jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to poruszy się coś wielkiego, bardzo wielkiego. Czas więc, by przestać narzekać, przejmować się tym, że spryskiwane jest niebo, tym, że klimat wygląda tak czy inaczej, tym, że jakieś tam osoby promują akcje ekologiczne i one mają taki czy taki wydźwięk. Nadszedł czas, by działać fizycznie. I w tym momencie przeczytam te komentarze. Bardzo proszę, skup się na tej energii, która popłynie, bo te komentarze są takim ukoronowaniem naszych poprzednich ceremonii. Uważam je za bardzo ważne. Zaczynajmy więc. Będzie mi troszeczkę trudno, ponieważ słońce jest przede mną, troszeczkę odbija się tutaj całe otoczenie, ale aby zużyć jak najmniej papieru, prawda? Zaczynajmy. Komentarz od Abigail. Mario, pragnę sercem napisać jeszcze jeden komentarz, choć jest bardzo osobisty. Od wczoraj zastanawiałam się, dlaczego aż tak wzruszyła mnie wczorajsza ceremonia i przypomniałam sobie, co wywołało ten oczyszczający płacz.
Twój głos, Mario. Twój głos. Serduszko. To był w moim odczuciu głos matki. Głos, słowa i Twoja postawa. To było to, czego nie dostałam od swojej mamy. W tym momencie chciałabym troszeczkę dodać tutaj dwa słowa, ponieważ wiele miesięcy temu, gdy prosiłam Siły Wyższe o przesłanie, o przekaz, jak mam z Wami rozmawiać, jak mam do Was mówić, co mam mówić, w jaki sposób, to pokazała się karta w tarocie cesarzowa. A cesarzowa ma bardzo wyjątkowe znaczenie. To jest taka matka. To jest również osoba, która jak gdyby z innej perspektywy patrzy na wszystko, która zawsze ma zrozumienie, która zawsze ma cierpliwość i która zawsze jest gotowa do tego, by pomóc, by wskazać drogę. I tak staram się z Wami rozmawiać. Może niektóre osoby czasami mają wrażenie, że używam banalnych słów, by coś prosto wytłumaczyć. Ale dla mnie ma to ogromne znaczenie, bo terminologią może rzucać każdy z nas, bo to nie jest żadna sztuka nauczyć się kilku sloganów i później cały czas używać tych terminów. Ale wiesz, wiele, wiele lat temu, gdy tak bardzo interesowała mnie psychologia, to dowiedziałam się rzeczy, która jak gdyby pokazuje Ci, co naprawdę kryje się za ludźmi, którzy używają obcej terminologii, trudnej terminologii. Za tym kryje się poczucie swojej własnej niższej wartości i takie odczucie, że jeżeli będę używać trudnych słów, których nikt nie rozumie, to będę w oczach moich słuchaczy osobą bardziej wykształconą, osobą, którą więcej wie, osobą, która zjadła wszystkie rozumy. I dlatego od samego początku mojej pracy było dla mnie priorytetem numer jeden używać prostych słów, bardzo prostych słów, by każde słowo było zrozumiałe, by każde słowo było proste, by każde słowo było na miejscu, w odpowiednim momencie. Dlatego jeżeli ktoś ma takie wrażenie, że te słowa są zbyt proste, to myślę, że teraz wie, dlaczego ich używam. Temat naszych mam. Nasze mamy były wychowane w innym systemie. Nasze mamy były zaprogramowane w innym systemie. I często nie umiały inaczej. One nie wiedziały, jak się zachować. Popatrz na całą historię i tak nazwijmy to prostymi słowami, dziękuję Bogu czy energii wyższej, że było mi dane studiować historię. Bo poprzez te studia i poprzez to spojrzenie, przez te wszystkie stulecia, tak wszystko staje się takie jasne. Nie tylko to, że historia lubi się powtarzać, bo tworzą ją zwycięzcy, nie tylko to, że pewne systemy, to wszystko jest gra, tak jakbyśmy grali w szachy, prawda? Ustawiamy figury. A jeżeli ktoś patrzy na to z boku, nie ma o tym zupełnie żadnego pojęcia. Ale gdy popatrzysz na całą historię, na przykład już od starożytnej historii, ale szczególnie tak średniowiecze, które było moim ulubionym czasem, bo był to najważniejszy czas, który wydarzył się w tym ostatnich stuleciach, który miał największy wpływ na to, kim dzisiaj są ludzie, jak te systemy wyglądają. To właśnie w średniowieczu pojawiły się religie panujące, które kobiety spychały do roli podrzędnej. I te kobiety zawsze nie miały prawa głosu, nie miały prawa decydowania o sobie. I tak się to ciągnęło czas emancypacji, gdzie w rzeczywistości kobiety chciały się wyzwolić, a stały się jeszcze większymi niewolnikami systemu. I tak nasze mamy, kobiety na traktory, przecież to jest ten czas naszych mam, zawsze musiały sobie radzić, zawsze musiały być silne, zawsze musiały robić to czy tamto. I dlatego nie miały zupełnie pojęcia, jak okazać nam ciepło, jak okazać nam miłość, jak nas poprowadzić, jak sprawić, abyśmy mieli poczucie swojej naszej własnej wartości. Dlatego nie możemy im mieć tego za złe, tylko możemy zmienić dzisiaj nasz sposób patrzenia na świat, abyśmy my, jeżeli będziemy kiedyś mamami albo jesteśmy mamami, byśmy my inaczej wychowywały nasze dzieci. A jeżeli nie jesteśmy mamami, ale jesteśmy na przykład nauczycielkami czy
ogólnie kobietami w społeczeństwie i pełnimy jakieś role, abyśmy miały świadomość tego, co oznacza być naprawdę kobietą, co oznacza być cesarzową, co oznacza być królową. Przez te w moim przypadku prawie 2,5 roku byłaś zawsze, wspierałaś, od nowa uczyłaś i dalej uczysz życia w pełni swojej siły i mocy, własnej wartości i niepowtarzalności. Mimo wyzwań, które stoją na twojej drodze, mrozu na Islandii, tak, to była chyba najtrudniejsza ceremonia, deszczu, wiatru, wiele pieszych zmagań, idealnych nagrań, i jesteś i uczysz. Nic nie zrobiłaś, nie robisz za nas, tylko towarzyszysz, pomagasz odnaleźć siebie, samego siebie, i wierzysz niestrudzenie w każdego członka wspólnoty. Dzięki takiemu prowadzeniu zmiany we mnie są mocne, nogi są silne, plecy wyprostowane, głowa wysoko i serce otwarte na miłość do innych, do świata, bo pokochało siebie i nie boi się, i teraz może iść dalej. Pragnę, tak jak i ty, iść drogą swojego serca, w zaufaniu, w pewności siebie i w służbie dla innych ludzi oraz ziemi i wszechświata. Pragnę być jednym z owoców, dzieci, twojej misji życia i twórcą swojej osobistej drogi, duszy w tym wcieleniu. Wspieram cię z całego serca i idę dalej za twoim głosem, głosem prawdy i serca. Dziękuję, kochana. Bardzo piękny komentarz. Już teraz jestem do niego przyzwyczajona, ale gdy przeczytałam po raz pierwszy, to miałam łzy w oczach. Tak mną poruszył ten komentarz na wszystkich płaszczyznach, bo czasami tak, gdy spotykamy się, to wydaje się to wszystko takie łatwe, takie proste, ale w rzeczywistości ta jakość nie jest odpowiednia. Warunki są często bardzo trudne, ale również siły mroku starają się zrobić wszystko, aby te spotkania zablokować. Tego nie widać, gdy się spotykamy, ale ja wiem, co kryje się w tle. Jakie przeżycia, jakie trudności, jakie przeszkody mam za sobą przy każdym naszym spotkaniu. Kolejny komentarz od Anny. Kochana Mario, napisałam do ciebie maila z pytaniami, a w odpowiedzi otrzymuję całą ceremonię. Smiley. Smiley? Uśmieszek. Wszystkie przesłania są bardzo pomocne i powodują, że aż czuję, jak moja wibracja się podnosi i jakie ogarnia mnie szczęście. Taka ekscytacja, jaką ty miałaś w głosie. Czuję i ją na samą myśl, co teraz siła wyższa postawi na mojej drodze. Uśmieszek. Dziękuję z całego serca i pozdrawiam. Ja również. Bardzo piękny komentarz, taki podnoszący wibrację, prawda? Kolejny komentarz, również od Anny. Kochana Mario, dziękuję za cudowną ceremonię. Przemiany towarzyszą mojemu życiu od zawsze, jednak ostatnio jakby bardziej świadomie podchodzę do każdej zmiany w swoich uczuciach i przekonaniach. Nic nie jest stałe i tak jest dobrze. Dziękuję za bardzo ważne przesłanie i za wspaniałą ceremonię. Ponadto pod koniec ceremonii przyszło mi do głowy, że jestem pod wielkim wrażeniem, jak wspaniale potrafisz mówić i przekazywać energię. Jak jesteś w stanie wszystko tak idealnie zapamiętać. Te wszystkie słowa, zagadnienia, po kolei, bez żadnych zająknięć. Wszystko jak ze skryptu, a przecież mówisz z głowy. Uśmieszek. I z serca. Uśmieszek. Dziękuję. Tak, i dlatego, że mówię z serca, to nie jest to idealne. Tak, nie ukrywajmy między sobą. Jest dużo zająknięć i jest dużo takich rzeczy, które może powiedziałabym inaczej. Ale gdy mówimy coś z serca, to jest to tak naturalne. I wystarczy takie nakreślenie tylko takiego drogowskazu, że to jest przesłaniem, to jest wskazówką, to powinnam dzisiaj przekazać. I później już siła wyższa wspiera nas. Gdy idziemy drogą serca, zawsze wspierają nas wszystkie energie boskie. Tak jak mnie wspierają. Z każdym słowem, z każdym gestem, według skryptu. Nie ma tego skryptu. Ten skrypt powstaje w czasie naszego spotkania. Sam z siebie. Kolejny komentarz od Basi. Mnóstwo różnych myśli przypłynęło po spotkaniu, tak jakby ten proces rzucania starej skóry już się rozpoczął, a z góry, z samego źródła spływało natchnienie, inspiracja i światło oczyszczenia. Tak jakoś niezauważalnie i bez rozgłosu wkroczyliśmy w nowy, ósemkowy etap ceremonii.
Inspiruje mnie energia nieskończoności zawarta w ósemce, która jest bardziej dynamiczna, gdy ustawiona jest w pionie i czerpie energię z nieba i z ziemi, a bardziej receptywna, gdy jest w położeniu poziomym i niewyczerpalna energia źródła. Pole nieograniczonych możliwości zawarte w cyfrze 0. Możliwość regeneracji, odnowienia swoich sił, zanurzenia w tej energii, z której wszystko pochodzi i do której wszystko powraca. Najbardziej podoba mi się przesłanie energii Wenus. Piękna, harmonii, spełnienia i obfitości. Nowy etap jest lepszym i piękniejszym etapem. I tego się trzymamy. Serduszko. Dziękuję Basiu za bardzo piękny komentarz. Bardzo mi się spodobał ten komentarz, jak i Twój, który pojawił się pod fragmentem mojej powieści Tajemnica Wiedźmy z Folsin, który porusza mnie do dzisiaj i zawsze, gdy tworzę kolejne rozdziały, bo tworzę je w tajemnicy, wkrótce je dla Was przeczytam, to zawsze pamiętam o tym komentarzu i zawsze mam takie wrażenie, jak niesamowicie te energie płyną i jak każdy z nas przyjmuje je inaczej. I ostatni komentarz, który dzisiaj chciałabym przeczytać, a może na kolejnym spotkaniu kolejne, od Poli. Kochana Mario, te ceremonie, każda, są jak tlen dla duszy, trafiają do serca mocno. Niech nasza transformacja potrwa, ponieważ dzięki temu mamy większy kontakt z siłą wyższą, a dzięki temu stajemy się jej pięknymi wysłannikami i realizatorem jej piękna tu na ziemi. I to wszystko dzięki Twoim boskim, szczerym i autentycznym przekazom. Serduszka i kwiatuszki. Dziękuję bardzo za piękne komentarze, które tak niesamowicie pokazują tą energię ósemki, energię Wenus, która towarzyszy nam przez całą serię 80 spotkań i 80 ceremonii. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Widzimy się jutro na 82 ceremonii, oczywiście za tydzień. Bardzo proszę, zostaw komentarz poniżej, czy to spotkanie do czegoś Cię zmotywowało, zainspirowało i poruszyło. Jak się czujesz w tym momencie? Czy masz ochotę, by iść dalej w pełni siły, w pełni mocy, odkrywać Twoje piękno, Twoją niepowtarzalność? Czy masz ochotę, by stworzyć z Twojego życia najpiękniejsze dzieło, idealną wizję życia i zrealizować ją w kolejnych miesiącach? I pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tych wskazówek, przesłań, inspiracji i motywacji, zabierz tę osobę na nasze kolejne spotkanie, bo zmieniasz coś w Tobie, zmieniam coś w nas, zmieniam coś wokół nas, zmieniam coś na ziemi i zmieniam coś we wszechświecie. Do zobaczenia jutro i do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bukarti.